Witajcie. Z tej strony ponownie Starkej. I oczywiście widzimy się w Graveyard Keeperze. I cóż, na wstępie mogę wam powiedzieć, że w ogóle się nie przygotowywałem za bardzo na ten odcinek, więc... Jak widzicie, ekwipunek dalej jest w chaosie. Żadnych nowych punktów, nic po prostu. Inaczej mówiąc, moim głównym celem na teraz będzie ogarnięcie trochę tego, po czym może w końcu zajęcie się porządnie zwiedzaniem tych, jak się to nazywa, podziemi. Wiecie, w sumie mamy zadanie od tego całego żmija zwanego wąszem przeze mnie. Więc póki się robią wszystkie rzeczy typu nasz zombiak pisze książkę, my nie mamy co robić jak bezpośrednio, widzicie, dalej pisze. Bo winogrona nie wyrosły, a w sumie to jest jedyny trop, który obecnie mam. No bo za ulepszeniem kościoła, którego mi się nie chce robić. Tak więc idziemy w loch i miejmy nadzieję, że odkryjemy to, co chciałem odkryć, czyli znajdziemy to, co nam sprosił. A sam sobie wążyk nas prosił o kubeł z krwią i 5 krwawych gwoździ. Dobra. Tak więc zobaczmy, co my tu mamy. Oczywiście pełno różnych nasion i złomów. W dalszym ciągu będę zbierał jak najwięcej, bo może to mi oszczędzić sporo wydatków. O, i dalej bezproblemowo jednym uderzeniem wszystko wbijam. Nie no, nie będę ukrywał, trochę się zawiodłem. Liczyłem na jakieś... Elementy to może nie to. Ale chociaż odrobinę trudności, ale właśnie tak swoją drogą widzę, że porządny towar tutaj dostaliśmy. Nasiona strzewicy złote i srebrne nasiona dyni. Nie no, to naprawdę jest porządny towar. Jak już mówiłem, tylko szkoda, że pojedyncze. Ja potrzebuję 4 minimum. O, i jakieś biblioteczki, a w środku nic. 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 Jeszcze raz nic. I ponownie nic. Tak więc znaleźliśmy w sumie jedne wielkie nic. Więc rozumiecie, tak w sumie można by było powiedzieć, że odnaleźliśmy sporo, a naprawdę... No, nie by nie powtarzać to, co mówiłem już chyba 3 razy dzisiaj? Tak. Chyba ze 3 razy, więc no, rozumiecie. Dobra. W takim razie Bob i prowadź nas dalej. Zobaczymy, jak będzie. Kolejne gluty, fajnie, fajnie, nie ukrywam. Gluty równa się galareta, galareta równa się żarcie, żarcie równa się energia, energia równa się więcej roboty bez spania. Tak więc jest dobrze, jest dobrze. W sumie mogę nawet szczerze powiedzieć, że wolę chyba gluty od nietoperzy, które no de facto mogę sam w sobie też spotykać i zbierać na papier czy cokolwiek, ale... Jak patrząc na to dosłownie obiektywnie, gluty robisz, przerabiasz na galaretę. Galareta będzie zawsze potrzebna, kiedy chce się no idealnie coś dokończyć robić. Natomiast papier w końcu no będziemy mogli spożytkować znacznie lepiej. Będziemy mieli go pod dostatkiem na pewno w którymś momencie. W sumie galarety też, ale bądź co bądź zawsze. No ja po prostu czuję, że galarety są przydatniejsze niż papier. Rozumiecie, o co chodzi? Więc osobiście powiem, że wolę spotkania z glutami niż z nietoperzami. Tak, w szczególności, że gluty łatwiej unicestwić, dobra. Od razu lepiej. Tylko trochę niepokoi mnie to, że w sumie nie ma tu żadnych, dosłownie żadnych, no niestety mikstur leczniczych w zapasie. Bez nich tak de facto będzie bardzo ciężko. Ale jeśli będę ostrożniejszy, nie będę tak szarżował głupio na tej toperze, to może jeszcze przeżyję. Chyba, że jeśli one same będą we mnie szarżowały, a ja ich nie będę trafiał. Dobra, tak więc poziom trzeci. Co tym razem on oferuje? Zaraz się przekonamy, może w końcu będzie jakieś wyzwanie większe. W sumie... no nie obraziłbym się. Jakieś muchy, z których wypada proszek. I już widzę, że one są naprawdę groźne. Chyba właśnie się doczekałem mojej zguby. Też jak widzieliście, proszek życia, zdrowia, przyspieszający, spowalniający. Wszystko po prostu, więc jeśli mądrze machać przeciwko tym muchom, to będą one źródłem sporego dochodu. Jeśli jednak nie będę ostrożny, mogą doprowadzić do mojej zguby. No cóż, w sumie jak wszystko w tej grze, ale no rozumiecie chyba przesłanie. Super. Czyli mamy już rzeczy, których nie potrzebuję, dobra. Niszczymy opół
I niech będzie, że miski, bo w sumie to są rzeczy, które łatwo można wyprodukować. Miksturki natomiast, czy proszki, no w moim odczuciu są cenniejsze od tego wszystkiego. Mam nadzieję, że się nie będę mylił. Okej, okay, nietoperze, jeden nietoperz ubity. Kolejna szarża, ubity. Teraz stado much. No. Kolejny nowy rodzaj proszków. Niedobrze, niedobrze, powiem wam szczerze. Dobra, teraz wyniszczymy gwoździe. I pewnie będą gwoździe i opół, więc nie ma co. Kolejna złota soczewica. Jest dobrze. Już w sumie się powtarzam. Chociaż no, dobra. Mówię, że się powtarzam, powtarzając się i w ogóle, no. Jakby nie było. Jest ta ilość much. Może mi FPS-y gubić, nie ukrywam. Dobra, spokojnie. Jeszcze żyjemy. I znowu nie ma miejsca na jakiś proszek. Dobra, wyklej to. W sumie nie wiem, kto wpadł na pomysł much, które dają dowolny rodzaj proszków. Ale mnie się to podoba. I to nawet mocno, nie będę ukrywał. W ten sposób łatwo to... Dobra. Łatwo to może nawet źle powiedziane, ale znacznie to ułatwi alchemię, co de facto powinno, no, ujednolicić moje teraz skupienia. W sumie ujednolicić moje skupienie na ważniejszych rzeczach. Dobra, tutaj coś jest, nie da się nawet otworzyć, super. Jak na złość po prostu. I niestety wydaje mi się, że będziemy musieli zaraz opuścić to miejsce. Przez niefortunne zdarzenie, jakim jest brak energii. I w tym momencie właśnie wyższość Galaret nad nietoperzami się udowadnia jeszcze bardziej. Gdybym wziął ze sobą galaretki, w tym momencie mógłbym pracować dużo dłużej bez żadnych problemów. Pozostaje jedynie co to mieć nadzieję, że pozbyłem się wszystkiego. No i właśnie niestety, nie pokonałem wszystkiego, więc piętro się zresetuje prawdopodobnie jak tu wylezę. Jak mówiłem, pechówka. Ale tym razem przyjdziemy tu z galaretami i mam nadzieję, że będzie lepiej. Dobra, FPS jednak chyba nie spadły jakoś znacząco. Program też się nie buguje. W sumie zauważyłem, że on się w ogóle nie buguje, tylko no w gotiku w losowych momentach się wykrzacza. Taka właśnie anegdota na tych obecnych ustawieniach, które zrobiłem, żeby się już na pewno nie psuło. To w 99% działa wszystko sprawnie. Na podglądzie też widać, że jest dobrze, więc nawet nie wiem, co mam narzekać, tak naprawdę. Będzie nie tak, to trudno. Będzie w porządku, to super. No rozumiecie, tyle w sumie do gadania. Nie no, jest dobrze. Póki dynamicznie wszystko się rusza i nie ma przestojów, to jest fajnie. Zobaczmy w ogóle, ile jeszcze mam, że mam materiałów na cały kształt tych... Nie mamy soków na czerwone. Będę mógł zrobić tylko 3 porcje zielonej. Gorzej niż myślałem, ale nie ma co narzekać, przynajmniej cokolwiek będzie. I może jeśli tak będziemy często wracać spać i w ogóle, to nawet się okaże, że zombiak już nam zrobi te książki. Że dobra, kogo ja próbuję omamić, ten zombiak jest taki powolny, że mam też, by on cokolwiek zdążył zrobić. Dobra. Nasiona chyba bym mógł na obecny moment odłożyć. Nie, w sumie tylko tyle, co z skrzydła, nie, skrzydła to też muszę targać. Dobra. To modlitwę i wiarę. Nic więcej do odłożenia niestety nie mam, bo wszystko może się tam pojawić, więc rozumiecie chyba moje obawy. Dobra. Szybko galaretki. No niestety, dalej nie jest to wymarzona ilość pożywienia, ale... No ile by tego nie było, zawsze mam przynajmniej dostawę w miarę dobrą energii. I z niewiadomych mi powodów pojawiła się właśnie myszka na ekranie. Mam nadzieję, że zaraz zniknie, bo jeśli nie, to... Ja będę musiał coś sam z nią zrobić, a niestety nie wiem co. I ta muzyczka dalej taka sama. Od początku historii gry nie spotkałem się ani razu z tym, żeby się zmieniła. Dobra, piętro trzecie. Straszne dźwięki. I tym razem polećmy w dół zobaczyć, co my tu mamy. Znowu muchy i inne takie dziadostwa. W
Super. Mamy już kolejną miksturkę, czyli... No, w sumie jeden ratunek przed krytyczną sytuacją. Dobra, myszka się nie chciała schować, to sam ją, jak widzicie, musiałem pożegnać. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie już dobrze. Podgląd dalej pokazuje mi, że jest wszystko w porządku z strefą mikrofonową, więc... Jak mówiłem, prawdopodobnie moja teoria, że to Gothic nie lubi mojego mikrofonu, czy coś jest prawidłowa. I będę musiał spróbować tak de facto... Najłatwiej to będzie określić chyba mianem, żeby... No, grać na oryginalnym dźwięku, czyli... Czyli będziecie mieli dużo gorszy mikrofon i w ogóle... Na Gothiku, ale no... Jest to, jak mówiłem, moja jedna nadzieja na to, żeby mi nie wykrzaczało, by zawsze. Nawet dzisiaj na chwilę wykrzaczyło, po czym samo się naprawiło, takie magiczne. Ale prawdziwe. Nie wiem, jeszcze jakiegoś, żebym potwora oszczędził. Nie, właśnie to jest najgorsze, że nie widzę żadnych potworów, a Gradali twierdzi, że nie wymordowałem wszystkiego, co się da. Niepokojące wręcz. A teraz mi przepuścisz? Nie, dalej nie przepuścisz mnie, Bobie? Znaczy, to ci powiem, że jesteś słaby w tym wszystkim. Jakiś taki uparty. Co de facto jest jedną z największych wad, jakie w sumie ja osobiście posiadam. Upartość. Chociaż taki upór mój to w sumie zazwyczaj jest w słusznej sprawie, więc może nie jest to aż taka wielka wada, jakby się wydawało, ale... Dobra, to nie jest temat, który warto poruszyć na odcinku. Lepiej po prostu skupić się na grze bezpośrednio i... mieć nadzieję, że coś z tego wyjdzie porządnego. Dobra, ponownie w dół i zobaczymy, co tam pominąłem. Jestem na 99,9% pewien, że to tutaj coś zgubiłem. Pojedyncza mucha. No jasne. Ale na plus może... Można powiedzieć, że chyba mam wszystko, co by ewentualnie było potrzebne do zrobienia leku dla tego całego naszego wspaniałego kupca, więc... Jeszcze raz pójdziemy potem do wiedźmy, przypomnę sobie, co trzeba. I wiecie, dzięki temu będę miał nareszcie jakiekolwiek zadanie zrobione na dzisiaj. Chociaż jak mówiłem, mój główny chyba cel to będzie załatwić to, co chciał od nas sam w sobie Rzmi, aka Wąż, aka ten bebok, który tutaj jest i prawdopodobnie z jakimś mrocznym kultystą, czy coś, patrząc na to, jak się wypowiadał na niektóre tematy i w ogóle jego charakterystykę. Ale żeby nie było, to jest moja teoria, może jest prawidłowa, może nie. Ale, no potwierdza to trochę fakt sam w sobie, że te gwoździe i wiadro krwi chce. Dobra. Ponownie schodzimy głębiej i... Miejmy nadzieję, że to już naprawdę będzie tutaj, bo jednak... Zobaczenie tak w dół i w dół i w dół... Może być mocno niepokojące! Aha, czyli krwawe gwoździe są przedmiotem... z przeciwników. I to dosyć grozi tych przeciwników, jak się okazuje. Ale spokojnie, jakoś będę musiał sobie poradzić, to spróbujemy, może dam radę. Jeśli nie, to w najgorszym wypadku w końcu ogarnie się jakoś tam zbrojkę. Dobra. Tylko dalej wiadra krwi nie ma, więc... Nawet jeśli te gwoździe nagromadzę, to nie wiem, jak wiadro krwi pozyskać. Prawdopodobnie też gdzieś tutaj, ale no wiecie. To jest takie pojęcie, powiedzmy, delikatnie względne. Dobra, gwoździe mamy, muszę znowu chlać miksturę. Ostatnią już niestety. I tak, teraz trzeba mieć nadzieję, że zaraz znajdziemy jakąś kolejną. Nie chcę opołu. Gwoździ też nie, zwykłych w szczególności. Bo te krwawe gwoździe to jeszcze rozumiem. Są potrzebne Żmijowi, ale... I proszę, ale nie no. Dobra, już tak wplączę trochę w swoich słowach. Nie będę ukrywał, jestem bardzo zadowolony z tego, jak poziom trudności teraz wzrósł. A w sumie dalej jest jeden wielki plus w tym wszystkim, przynajmniej taki, który ja zauważam. Jest to tak samo jak, powiedzmy, w Dark Soulsach. Każdy przeciwnik ma konkretny sposób, w jaki można go unikać, żeby nie dostawać obrażeń. W przypadku Luke po prostu trzeba bić jak najszybciej. W przypadku nietoperza raz odskoczyć od niego, od jego szarży. I po tej szarży można szybko podbiec i uderzyć. Glut to po prostu uderzyć, zanim one trafią swoim skokiem, co w sumie jest bardzo rzadkie. Nie, ale fajne. Won mi z tą miską, nie chcę jej.
Dobra, lecimy dalej. Znajmniej 15 minut. Mogę powiedzieć, że postęp spory, ale dalej niewystarczający. Dobra, kolejny gwoździe, kolejny złom. W sumie to żelaza, to jeszcze tylko tyle, że no... Pomiędzy już kwestię, że mam w sobie pełno rudy żelaza i innych rzeczy, dzięki teraz w szczególności mojemu nowemu słudze zombiakowemu. To... Mogę szczerze powiedzieć, że obawiam się, że będę miał tego aż za dużo. Dobra, jedna galaretka z żarta. I można dalej zwiedzać, może znajdziemy to wiaderko krwi. Dosyć niepokojące to by było, gdyby nie fakt, że... Ta gra jest dosyć, powiedzmy szczerze, robiona humorystycznie i w ogóle. Więc... Aha. Dobra. Czy można iść dalej, czy jeszcze... Nie. Nie, unicestwiłem wszystkiego, więc dobra. Przynajmniej gra jest na tyle mądra, że nie przepuści mnie. Kiedy mogę pominąć coś istotnego. Mnie chyba mnie bardzo polubi ten gościu, jakby już przyniosę jego okultystyczne zabaweczki w postaci tych gwoździ i ewentualnie... No właśnie, ewentualnie tego wiadra krwi. Na dole byłem? Bo szczerze nie pamiętam... Nie, na dole żem nie był, więc... I znowu jakieś nasiona, których nie mogę wziąć. A, brązowa soczewica. Ne, liczyłem coś naprawdę lepszego, ale... Jakie by to coś nie było, to i tak dobrze, że znalazłem, więc tak. Teraz jeszcze tutaj. I chyba tam gdzieś w jakimś miejscu będzie jeszcze w ogóle trasa całkowicie w inną stronę niż ta, którą na początku obrałem. No tak, dokładnie. Miejmy nadzieję, że tu, że... A nie, ja już w tym miejscu byłem. Prawie jestem tego pewien. Ja jestem przecież, czyli pierwszy raz spotkałem tego, no, wrednego oponenta. Wiecie, o co chodzi. Dobra, więc idziemy, póki jeszcze mamy czas. I miejmy nadzieję, że moje zombiaki oczywiście nie zniszczą wszystkiego, co się da zniszczyć i nie zapchają mi skrzynek czy coś swoimi materiałami w czasie, kiedy ja jedyny niewinny będę tutaj teraz łaził i no. Od słuchu sądząc chyba jest dobrze, nawet dalej z dźwiękiem. Jeśli się zepsuł, to no niestety. Domownicy wołali, mam nadzieję, że mikrofon tego nie wychwycił. Właśnie to był też powód, dlaczego tak cicho siedziałam przez chwilę. Bo nie wiem, czy wam właśnie mówiłem, ale taka ciekawostka, mój mikrofon jest na tyle mało czuły, na ile to jest możliwe przy mikrofonie, bądź co bądź pojemnościowym, który wychwytował niedawno pralkę, która jest na drugim końcu domu, że no po prostu, jak ja nic nie mówię, to jest spora szansa na to, że nie wychwyci żadnych dźwięków. Ło, nowe glutki! Dodałem... Siebie jakiś nowy rodzaj galaretki. Wow. Dobra, ze wszystkich rzeczy, które tutaj mam, co jest mi najmniej potrzebne? Urak nie. Zboże. W sumie wszystko jest potrzebne i co jest najgorsze w tym wszystkim. Dobra, brązowa soczewica niech idzie. Niebieska galareta. I nie mam miejsca na miksturę leczniczą. Ale dobra, przynajmniej będę pamiętał, gdzie ona jest. Jak będzie potrzebna, to ją przyjdę, wypiję. Dobra. Chyba naprawdę już dostałem wszystkie możliwe proszki od tych... No, jak to się nazywa, tych muchopodobnych istot, bo coś tak nie widzę nowych. Więc albo mam wszystkie, które da się mieć, albo naprawdę jakieś rzadkie są jeszcze, których... No nie zdobędę do końca swojego istnienia w tej grze. Nie wierzę, nie, ja nie wierzę. To się nie stało, ja nie umarłem tu. Znowu. Dobra. Na szczęście gra nie ma żadnej kary za ginięcie, więc... Szybko wrócimy na tamto piętro. Odkładając ówcześnie skrzydełka, to... W sumie galaretę zieloną, bo już zielonych glutów nie widziałem tam, więc no... Mamy znowu parę miejsc wolnych i miejmy nadzieję, że to wystarczy, żeby... Dostać się w... No, po to wiadro całe. Które teraz jest moim takim głównym celem egzystencjalnym w tej grze w sumie. Dobra.
ale to miejsce składania ofiar, nie ukrywam, jest trochę niepokojące jak na mój gust, ale... No miejmy nadzieję, że naprawdę nie będzie nic złowrogiego, chociaż jak już mówiłem na tą grę, nie spodziewam się żadnej złowrogości, jeśli już tylko... No satyry ze wszystkiego, co się da satyrować. Bo w sumie taka... Właśnie takie moje spostrzeżenie jest, że... Jak już się powtarzam może milionowy raz, ta gra... Po prostu śmieje się ze wszystkiego, z czego się da śmiać. I nawet każe żreć trupy, więc no... Nie wiem, czy dałoby się czegoś serio spodziewać po tej grze. Ale dobra. Mam gdzieś ta miksturka dalej tam leży, albo ją podniosłem. Bo jeśli nie, to będzie spora komplikacja spraw. Patrząc na to, że już mam połowę paska życia przez tych wrogów. I... Proszę. Nie ma. Tak więc będzie teraz znacznie trudniej, bo nie znam recepty na to. Chyba, że mam receptę, tylko że już ją zapomniałem, czy coś. Chyba to będzie zdrowia i życia, czy coś połączone ze sobą. Nie no, przecież robiłem raz to. Tylko nie pamiętam, jakich składników użyłem, więc to jest taki problematyczny, nie będę ukrywał. Przecież tą miksturę zrobiłem nawet dla samej w sobie. Aha, serio? To tyle? Tak po prostu kubeł z krwią leżał sobie we skrzyni. Super, w sumie tydzień zmarnowany. Bo już w tym tygodniu przynajmniej nie odniosę tego von Schroffi, ale... No jak widać, przynajmniej udało się zaliczyć. I że czas tam poszedłem w złą stronę, co oznacza, że będę musiał teraz się wracać przez cały loch, żeby tylko dobić jednego prawie przeciwnika, góra dwóch. Po czym powrócić do końca, zaliczyć piętro i już tutaj nie wracać przez jakiś czas. A ten jakiś czas będzie do momentu, w którym posiądę pancerz odpowiedni. Dobra, teraz już naprawdę nie wiem, o co chodzi tej... No, tej grze. Bo jasno widać, że w sumie nie ma tu niczego takiego, co bym mógłbym teraz de facto zepsuć, czy... bić, zabić, a dodatkowych odnóg nie widzę nigdzie, więc... Gdzie tu jakiś wróg przeżył? Nie wiem. Dobra, tu była odnoga, brawo ja. O! Jakiś... Albo się wydaje, że tu będzie coś dało się odkopać. Nie wiem, co to za rodzaj skał, ale... To by to nie było, to... Niszczę skrzydła nietoperza. Srebrny samorodek. Czyli srebro. Dobra. Warto było tu przyleść. Dobra. Jest znowu pełno różnych rzeczy. Nie wiem, co bym mógł wyrzucić, ale... Teraz się to już nie jest temat na... Teraz, bo i tak jestem bliski śmierci, więc... Jaka to soczewica by nie była, zostawiamy ją. I... No niestety musimy lecieć już do ucieczki, bo innego wyjścia nie widzę, patrząc na to, że Bob już jest prawie martwy. Ale kto by pomyślał, srebro w takim miejscu? Fajna nagroda, tylko problem polega na tym, że ja jeszcze nawet nie wiem, do czego potrzebuję tego srebra. Chociaż wcześniej czy później się pewnie przekonam i wtedy będę wiedział już wszystko, co trzeba wiedzieć o tam, na temat srebra. Not far from the ground. From the ground, no, jaki achievement. Właśnie, da się tutaj coś zbudować? Czaszki na ścianie, czaszki w kolumnie. Okej. Okay. Stół na mroczne ofiary. Fajne, część czaszek można tutaj coś jednak budować. Ale ta mroczność przynajmniej póki co do mnie nie przemawia, więc wiecie, no nie chciałbym się tym bawić jakoś szczególnie. Zombiak jak? No bardzo źle. Ale co się miałbym spodziewać po takiej taniej sile roboczej? Dobra, to teraz tylko odkładamy wszystkie proszki tutaj. I teraz tylko pytanko. Co tak właściwie tutaj trzeba zmieszać? No obecny moment spróbuję może zrobić jedną mieszankę taką na mój krew plus do tego dodam. Co? Aha. I krwi nie można dodać na drugie miejsce. Serio? A nie można? Dobra. W takim razie
Życiodajny albo proszek zdrowia. Nie no, życiodajny, proszek i krew. Zobaczymy, czy to da mi sok z zombiaka. Nie, daje dobre zdrowia. Która po ekstrakcji, jak się można spodziewać, pewnie da mi w sumie proszek zdrowia. Tak, tylko że to nie jest ni do niczego potrzebne, więc muszę myśleć dalej, jak zrobić to wszystko z zombiaków. Ale tym się zajmiemy już na spokojnie, kiedy indziej. Póki co, jak widzicie, no, zdobycz wspaniała. Dał się przy okazji też już trochę poogarnieć to wszystko, ale zanim... A, czy można spać tak długo, jak się jest się rannym, nie tylko tyle, tak długo, jak się ma energię. Nie, dobra, starczy. Nie jest w pełni... Jestem prawie w pełni zdrowy. Nie w pełni niestety, no ale muszę brać modlitwę i lecieć. Jeszcze mnie okrzyczą za to, że w sumie nie odprawiłem mszy. A mam tak de facto teraz nową modlitwę, to chciałbym ją zobaczyć. Modlitwa kombinacyjna, dobra. Chyba jeszcze nie jest za późno na mszę. Jakoś kościoła potrzeba 15, żeby się udało. I zobaczymy, jaka to będzie modlitwa. Nie wierzę. Aha, czyżby to było tak samo? Chyba, że zaczyna się tak samo. Chcę powiedzieć kilka słów. Nasz kościół jest super, serio. Serio się nie różni niczym. Chyba, że użyłem podstawowej modlitwy znowu. Właśnie tam było 15, więc na pewno użyłem tej prawidłowej. Tak, użyłem prawidłowej, jest dobrze. Mamy pełno wiary teraz. Ale no, jak nic jest to dla mnie, niewielki minus. Spowodowany tym, że właśnie no, gada to samo, a liczyłem na jakieś inne teksty. No ale zarobki będą znacznie wyższe teraz, oj tak, będą znacznie wyższe. Nikt się nie chce spowiadać? A, szkoda. Zebrane datki, premia do pieniędzy, proszę nie, no. I to się nazywa biznes, stać nas teraz chyba na wszystko. Dobra, ale ogarnąłem to, co chciałem ogarnąć. To w sumie może do biskupa? No mógłbym pójść niby do biskupa, ale nie wiem, czy jest jakikolwiek sens. Czy ma coś do powiedzenia ważnego? Nope, nic. Co będę mu sprzedać modlitwę, ale jak mówię, nie wiem po co miałbym to robić. Tak więc w sumie zaliczyłem, co chciałem zaliczyć. Ostatnie co, to właśnie może pójdziemy od razu już do wiedźmy, dowiemy się co i jak trzeba zmieszać, żeby tego, no jak to się nazywa, naszego handlarzyka uleczyć. I w sumie może też zezwolenie na handel bym kupił. Prawy obywatel, glejt miejski, super. Dopiero prawego obywatela i zezwolenie na handel. Dobra, muszę to wykupić. 50? Serio? No cóż, sporo. Ale coś mi mówi, że właśnie content z handlarzem będzie na taką późniejszą ekspansję już, kiedy będę miał ogarnianie pozostałości. Tam też są papiery na miasto, więc tak de facto możliwe, że właśnie to jest taki na podobny etap wejście do miasta, co właśnie sam w sobie spotkanie z handlarzem w sprawie interesów. Fajnie byłoby wejść do miasta i pozwiedzać tam to wszystko. Bo z tego co się słyszy, to jest naprawdę zadziwiająca lokacja. Chyba teraz gdzie była Klotylda? O, jest. Szybko, szybko, bo zanim ona ci ucieknie. A, roztwór leczniczy z solą. Dobra. Da się u ciebie kupić sól. Właśnie problem polegał na tym, że chyba nie było soli u niej. Rożki wszystkie są, ale mam ich pełno, więc to nie jest potrzebne. Proszek. Znaczy ten roztwór leczniczy z solą. Roztwór leczniczy nawet mamy, chyba. A jeśli nie, to się go ogarnie, bo to raczej nie będzie problem. Gorzej jeśli chodzi o sól, na temat której nie wiem nic, poza tym, że da się tworzyć słoną breję. Gdybym tylko jedynie pamiętał, w jaki sposób, to byłoby może znacznie łatwiej. Dobra. Może przyznać odcinek, jakkolwiek nie byłby może trochę pusty, tak, no jest dobrze. Obywatel, zwolnienie na budowę, nawet nie wiem po co to jest, ale niech będzie, i królewska pieczęć za 50. Zezwolenie na budowę może bym sobie załatwił, tylko nie wiem po co. I teraz jest jeszcze arystokrata, papiery arystokraty, czy wymaga 12 zł, Jezu, nie. To będzie strasznie dużo roboty.
Właśnie, jeszcze muszę sprawdzić parę spraw takich, można powiedzieć, najważniejszych. A, czyli to ciało po prostu jest takie... badziewne. To pewnie też. Są tu jeszcze jakieś inne, które... z których nie wyciągam maksa. Z tego nie wyciągam maksa. Tutaj też nie, ale już ma... Znaczy, z tego... też mógłbym więcej wyciągnąć. Tak samo. Gdybym miał problem na ekshumację, to może bym wykopał go, usunął te elementy, które są niefortunne i coś tam polepszył, ale wiecie, no... Sercuj też mogę. Czyli ten cmentarz można jeszcze bardziej upiększyć, tak de facto. No dobra, warto wiedzieć. Chociaż jest coraz się wiedzę na późniejszy etap. Ciało 1 na 1? O Jezu, ja ciągle zapominam o tym ciele. Dobra. No niestety, teraz już nie ma, przebacz. Powiem wam szczerze, potrzebuję pancerza, jeśli chcę dalej się zabierać za zwiedzanie, więc... usuwamy to, co jest pozytywne do usunięcia na pewno. Po czym muszę po prostu zbierać skórę, a nie znam żadnego innego sposobu. Więc teraz pewnie dostanę pełno badziewnej jakości do tego. Usunę te zielone. Nie jest dobrze. Chyba w takim razie trzeba będzie ekshumację, czy nie ekshumację, tylko ten... kremację opracować w najbliższym czasie. Gdzie to jest? Teologia, kremacja. No niestety, będę musiał. Bo takie ciało nie nadaje się do niczego. A skóra, bądź co bądź, jakby to smutne nie było, no jest mi bardzo potrzebna na obecny moment. Żeby mieć jakąkolwiek ochronę przeciwko obrażeniom, która... no coś tak czuję, że będzie naprawdę potrzebna. Bądź nawet więcej niż potrzebna, tylko tyle co... no konieczna, niezbędna, niezastąpialna na późniejszych poziomach lochu. Jak widzicie, aż 4 skóry, więc... no nie będzie dobrze. Ale ze wszystkich rzeczy, które teraz mogę zrobić... w sumie chciałem powiedzieć, że już kończę odcinka. Jednak najpierw chciałbym może zajrzeć do winogronka, jak tam z nim. Może okazać się w sumie przydatne. Już wyrosło. I co my tu mamy? No, winogrona. I 5 nasion. Srebrnych nasion 5 wyskoczyło z jednego. Super. Więc sadzimy i winogronek srebrnych mamy 4. Co tak de facto daje nam... nie wiem, czy wystarczająco, żeby zrobić chociaż jedno wino. Ale jeśli będzie wystarczająco, to super. Chociaż jak mówiłem, to jest taka kwestia, powiedzmy, względna. I tak czy siak będziemy kończyć już po próbie wyciśnięcia tych winogron, czy co tam będziemy z nimi robić. Więc tak, 15 jest potrzebne na jeden kubeł. Dobra, czyli 15 winogron na jeden kubeł. 2 kubły srebrne dają 50% szans na to, że mamy srebrne wino. Chyba, żebym dał złoty kubeł. Ale nie mamy złotych winogron, tak więc widzicie. No, winogron nie starczyło jeszcze. Roboty dużo przed nami. Bob się kładzie właśnie spać. I na tym będziemy kończyć dzisiejszą przygodę z Graveyard Keeperem. Oczywiście następna będzie za 2 dni. I póki co, trzymajcie się, do następnego. No i jak już mówiłem, po prostu hej.